Wiedz zatem, że tabliczka Rotas Sator Arepo Tenet odnaleziona w Pompejach ma mitrajską proweniencję. Krzyż Tenet, a także Paternoster, Ojciec Nasz, często był mylnie utożsamiany z chrześcijańską tradycją. W tej kodyfikacji ojcem jest Kronos, symbolizowany przez krzyż, który oznacza też Aiona, a także Mitrę. W mitrajskiej tradycji siódmą rangą był Pater Patrum w honorach saturnicznych. W kwadracie owym słowo Rotas oznaczało okrąg, coś co toczy się kołem. W kwadracie Rotas Sator Arepo Tenet można wpisać następujące figury geometryczne. Krzyż, trójkąt, okrąg i kwadrat. Słowo Arepo może pochodzić od rdzenia pługu lub pola Arepus Arepum. Jako arator rolnik rozbijał ziemię, jako sator ją zasiewał. Słowa Sator oznacza Saturna, z attyckiej greki Sataur oznaczał penisa. Satyr był lubieżną istotą, a zapłodnienie, czyli zranienie ziemi, zawsze miało ważne reprezentacje w starożytności. Sakralna symbolika krzyża nie była zapoczątkowana przez chrześcijan. Zarówno egipski Crux Ansata, Ankh, jako symbol życia, Crux Gammata, swastyka, jako symbol pochodu słonecznego, krzyż był używany w kulcie aleksandryjskiego Aiona, a także w Akkadzie. Kapłani Izydy, a także Mitraici często tatuowali lub wycinali sobie krzyże równoramienne na czołach. Gest namaszczenia czoła krzyżem jest stricte mitraickie. Istnieje teoria, że krzyż symbolizuje cztery płomienie podczas zjawiska solarnego Halo, łącząc je liniami, aby dopełnić hermetycznego obrazu. Dopiero po Konstantynie Wielkim krzyż, a mianowicie Crux Quadrata, Crux Capitata, czyli krzyż z przeciwległą linią proporcjonalnie wyżej w stosunku do centrum, a także Crux Commissa, T, stał się symbolem ukrzyżowania. A Crux Decusata, X czy Chi, oryginalnie oznaczający Chronosa, Chronos, zostały zastąpione przez Chrystusa, Christos. Aż do IV wieku Nobilitas dzielili krzyż z chrześcijanami. Znamię stało się też znakiem bestii. W Pompejach odnajdujemy graffiti Paternoster Sautrane Vale z Rotas Tenet Arepo Sator Anno Sautrane Vale, co mogło oznaczać pozdrawiam Cię Ojcze Saturnie Kronosie, a odbiorcą mógł być Saturnus, Kronos, Chronos, Seculum, Aion lub Zervan Akarana. Jego koło oznaczało nieskończony czas, jego sierp oznaczał zarówno rolę agrykulturalną, za makrobiuszem to Saturn nauczył ludzi uprawiania płodów rolnych. Był też bogiem karmicznym, który zbierał żniwa czasu, w tym owoce tego, czego ludzie dokonali na ziemi. Jako bóstwo liminalne czasu Saturn rozpoczynał, a także kończył cykle eoniczne. Zgodnie z podaniami sybylińskimi rządził on w mitycznym Złotym Wieku, a także miał rządzić w przyszłym Złotym Wieku, Saturnium Regnum. Saturn, Aion i Słońce Niezwyciężone mogły być aspektem tego samego bóstwa. Młody Aion, trzymając sferę świata, stawał się Kronosem, starcem z sierpem, który zgodnie z tym, co napisał Makrobiusz, przyniósł ludziom wynalazek agrykultury, jak wspomniałem wcześniej. Kronia czy Saturnalia rozpoczynały się 17 grudnia, 25 grudnia wypadał Dzień Słońca Niezwyciężonego. Natomiast w Aleksandrii 6 stycznia świętowano narodziny Aiona. Janus u Rzymian, którego święta przypadały na 9 stycznia, był dwutwarzowym bóstwem czasu, również będąc solarnym bogiem. Jakie jest zatem połączenie Słońca z Saturnem? Można przypuszczać, że solarne bóstwa są połączone z najwyższą sferą w Układzie Słonecznym, gdy działają w ziemskim aspekcie. W porządku chaldejskim to jest, była to sfera Saturna, mistycznymi siódmymi niebiosami tuż przed światem gwiazd. Spróbujmy to ująć w ten sposób. Namaszczenie solarne do władzy nad Ziemią jest równoznaczne z imperialnymi tytułami Saturna. Nie kto inny jak Marek Aureliusz był w siódmej randze Misteriów Mitrejckich jako Pater Patrum, nazywano go też Aurelion Terion, bestią Boga, bestią Słońca.
Symbolem saturnicznym Paternoster był krzyż. Jako bóg wieczności była alfą i omegą, lub w semickim alfabetach alef taf. Co ciekawe, odnalezione w Pompejach bochny chleba nosiły znamię cięć krzyżowych, a także ośmiogrotowego koła, które było solarnym symbolem, podobnie jak symbol Dharmy na wschodzie. Być może wynikało to z mistyki kierunków lub zjawiska optycznego, solarnego halo, podczas którego widzialne są cztery płomienie na pierwszym okręgu słonecznym i być może kolejne. Poezja pośmiertna na cześć Vettiusa Agoriusa Pretextatusa, żyjącego między 310-320 rokiem a 384, być może napisana na podstawie Laudatio Funebris, wygłoszone przez jego żonę, Fabię Aquanię Paulinę, eksponowała aretologię, naukę, filozofię, misteria, a także etos, ideał życia małżeńskiego w późnym antyku wśród nobilitas, czyli pogan. Pretextatus często pojawia się wymieniany z Quintilianem Aureliusem Symmachusem, a także Nikomakusem Flavianusem, rozumiany jako przywódca duchowy, jednocząca siła pogańskich senatorów IV wieku. Symmachus, a także ludzie obdarzali go wielkim szacunkiem i miłością. Ammianus Marcellus, słynąc z krytyki moralności senackiej, pisze, iż Pretextatus był wielkiej szlachetności i starotradycyjnej godności. Makrobiusz w Saturnaliach, ostatnim oddechem wygasającego antyku, umiejscawia go na tronie awangardy senackiej. Był człowiekiem poświęconym literaturze, filozofii i misteriom. W 384 roku Pretextatus był wyznaczony na stanowisko konsula, niestety zmarł rok później, tuż przed Nowym Rokiem. Całe miasto Rzym opłakiwało jego śmierć. Był pontifexem Westalek. Po jego śmierci Symmachus jako prefekt Rzymu sprzeciwiał się chęci Westalek do ustanowienia pomnika Pretextatusowi, jako że było to wbrew protokołowi religijnemu. Lecz przełożona Westalek, Gelia Concordia, postawiła na swoim. Tego człowieka można ustawić w miażdżącej przewadze nad obrzydliwym atakiem Hieronima Świętego, który w jednym z jego mizernych listów na ukochanego przez ludzi Pretextatusa kontrował Laudatio Funebris Pauliny w szkalującym liście w ten oto sposób. Teraz jest martwy, nie osiągnął niebiańskich pałaców, jak jego żałosna wdowa udawała, jest wrzucony w ohydną ciemność. W ten sposób sprzeciwił się pogańskiej nieśmiertelności, próbując ukraść niebiosa dla zealotów sekty Galilejczyków, mianowicie chrześcijan. W liście do chrześcijanek Hieronim lej innej Pauli, Hieronim w typowej dla chrześcijan zwulgaryzowaniu i odwróceniu, wykonuje prosty zabieg – oszkalowania przeciwnika, diabole, rewersji, przeinaczenia i gloryfikacji własnej grupy ponad wszystkie inne. Pogańskie cnoty Pauli i Pretextatusa przewyższały te chrześcijańskie, jednak jak w przypadku każdego chrześcijańskiego ataku, nieistotna jest jego treść, ale kto się pod nią podpisuje. Jeżeli dobro jest podpisane pogaństwem, należało w oczach Galilejczyków zmienić nomenklaturę, splugawić, a potem imitować, podpisując religią Boga Żydów. Nieważne jak wielkim kosztem zainteresowanych, a także z jaką ujmą dla dobra ogółu. Paulina nie była zwykłą kobietą, była kapłanką inicjowaną w misteria eleuzyjskie, misteria lemańskie, Lernam, misteria Dionizosa i Demeter, a także w kult Izydy jako Izjaka, Hekate, w stopniu Hierofantria i Magna Mater, Taura Boliata. W tychże Pretextatus był świadkiem przed bóstwami, uczył ją rytów, a także teologii kultów, przygotowywał do godnej, wartościowej inicjacji. Hekate znana jest przede wszystkim jako patronka czarownic i goes, czarowników uprawiających goeteję. Jednak często omija się fakt, że to jeden z jej aspektów, mianowicie physis. Physis jest to rozumiana nie tylko jako materia, ale chtoniczny, plutoniczny, podziemny, cienisty aspekt ziemskich, planetarnych, księżycowych i kosmicznych otchłani piekieł. Historycznie to właśnie ten aspekt w starożytności był aspektowany, aż do ewolucji Hekate jako bogini neoplatonicznej, która w wyroczeniach chaldejskich Juliana Teurga pełniła funkcję instruktorki wraz z Apollinem, jako anima mundi, dusza świata w trójdzielnym aspekcie epigurgidi, wieży, osi świata, która zapełnia nie tylko świat fizji swoją obecnością, ale także etyrów i boskiego, transcendentnego ognia, który może być przyrównany do trzeciego teletarchicznego świata, licząc od Proteusa Monady, poprzez drugi teletarchiczny wszechświat, aż do świata nadsłońc, Aionów, Hyperiona,
poniżej którego są fenomeny wygenerowanego proteicznie świata, a którego Helios w Układzie Słonecznym, czyli nasza gwiazda, jest widzialną manifestacją. Jest to doskonale wyłożone w teologii arytmetyki Jamblicha. Łącznikiem między światami w neoplatonicznym teurgicznym ujęciu jest Hermanubis, czyli synkretyczna, heleńsko-egipska hybryda bioniczna spatująca dwie potężne siły w jednego łącznika, skoncentrowanego w tej postaci. Będziemy traktować zatem Hekatę jako duszę świata, która w wyroczniach chaldejskich odgrywa soteriologiczną, ale także kosmogoniczną, generatywną rolę, przeoblekając się we wszystkie dusze na przestrzeni wszechświata. To właśnie ona jest portretowana w dziełach masońskich, zakamuflowana jako trzy zające biegające wokół siebie na kościołach i katedrach, co często jest mylone z Trójcą chrześcijańską. Kamuflaż ten był wymagany od V-VI wieku naszej ery, ponieważ posągi Hekaty były niszczone. Desynkrację tą rozpoczął Jan z Patmy od Apokalipsy, prześladując kult Artemidy, atakując świątynię Artemis Drakajny, czyli formy Hekaty, a także męcząc i nękając i rozkazując wykonywanie mordów dokonywanych na kapłanach i kapłankach jej oddanych inicjatów i inicjatyk. W istocie tekst Jana z Patmy, tego od Apokalipsy, był wymierzony w Artemidę, wielka nierządnica i smoka Artemidy Drakajny, który był jej chtonicznym symbolem w aspekcie physis. Pomijając fakt, że tekst uderzał w cesarza Dioklecjana i jego żonę. Nośność tej narracji przetrwała Dioklecjana, a żydowski apokaliptyzm przeciwko Rzymianom został przeniesiony do fantazji chrześcijan o końcu świata. Nawet w obecnych mileniarystycznych kultach fundamentalistów chrześcijańskich ta bzdura przetrwała. W rzeczy samej stając się samospełniającą się przepowiednią, w momencie kiedy judeo-chrześcijańskie pomioty zaczęły ten świat niszczyć. Hekate była podmieniana na rozstajach dróg i skrzyżowaniach jako bogini losów, bogini liminalna, graniczna, strzegąca. Maria Lewantyjska, czyli matka Isy, została podmieniona tąże suką. Nie było to do zniesienia dla chrześcijan, że Hekate miałaby uturować sobie drogę przez wieki, jednak właśnie te trzy goniące się zające symbolizują trzy fazy księżyca, a także trójpodział duszy świata Hekate. Ponieważ dusze uciekały ze świata physis, materii, pierwszym przystankiem była Selene, co w starożytnej attyckiej Grece oznaczało wyspa błogosławionych. Należało wyrwać się ze stalowego uścisku chtonicznych psów i gwałtownych demonicznych ras Hekate physis, przy czym łuk Artemidy symbolizował harmonię wśród napięć w opozycji, doskonale wyważoną naturę i duszę dostrojoną do błogosławionego skoku, a strzałą była dusza mistrza czy mistrzyni, która wzlatywała ku wyższym niebiańskim sferom. Co więcej, siedem głów smoka Artemidy czy bestii symbolizowało siedem koron planet porządku chaldejskiego, a zdobycie tych koron czy dostrojenie swojej natury jako wir unus, kobiety, mężczyzny kompletnego na miarę natury, boskiej natury i strojeń astromagicznego układu słonecznego, symbolicznie i soteriologicznie torowało drogę do sfery wielkich cyklów i eonów gwiazd. Zatem bestia to mężczyzna wywyższony, Deiterion to bestia Boga Słońca, a dziwka, przewrotnie, to kobieta boska, Aerotomis, ta, która strzałą tnie przez niebiańskie sfery, przez powietrze Etyrów. Hekate była dalej definiowana jako Hekate Rea, a co ciekawe, Rea była kompanką i konkubiną Saturna jako Rea Ops, czyli Ziemia, generatywna pani czasu, władczyni Olimpu, czyli dosłownie czasu w orfickim ujęciu, zgodnie z papirusami z Derweni. W mitraickich wierzeniach Mitra sygnifikował solarne energie, ale także emaskulację Saturna jako najwyższą chaldejską planetę władców Układu Słonecznego. A ioniczne cykle czasu, które w zespoleniu Słońce-Saturn miały też dziwną zbieżność z kultem Oriona, Abraxasa, Ozyrysa, Sarapisa. Dusza Hekate, czyli dusza świata, jest podstawą matematycznych proporcji i harmonii kosmicznej, ponieważ jest złożona z podobieństwa, różnicy i egzystencja jest logiczna, posiadając boskie i wieczne źródło racjonalnego życia. Jest ukonorowaniem generacji współzrozumiałych światów, wiecznych bytów, posiadając rozsądek i harmonię. Jako samoistna kręci się wokół siebie, opleciona wężem Kronosa, erebem czasu. Spisane przez
Tribunus Militum Honoris Causa w stopniu lwa, czwarty stopień równa się stopień siódmy. Adoptowany przez niebiosa.